Cześć, tu Piotrek. Witam na kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać podstawowe wyposażenie każdej przyczepy bądź kampera. To, co powinniśmy zabrać ze sobą. Podstawowe rozumiem to przez takie must have, czyli to, co jest wymagane. Nie mówię tu o krzesełkach na tą chwilę, nie mówię o stoliku, nie mówię o jakichś tam gadżetach. Pokażę to, co moim zdaniem każdy powinien mieć i to jest takie minimum. No to zapraszam do oglądania. Ci, co oczywiście wszystko wiedzą, bo są też tacy, no to wiadomo, to nie muszą tego oglądać, ale można sobie tutaj popatrzeć jak najbardziej. Słuchajcie, pierwsza podstawowa rzecz, którą każdy powinien posiadać, to nie wąż ogrodowy, czy jakikolwiek inny wąż, a konewka. A konewka dlatego, że po pierwsze są czasem miejsca, w których potrzebujemy nabrać wodę, a są to zwykłe krany, które nie mają tych końcówek, przejściówek, a jak najbardziej konewką zawsze jesteśmy w stanie podejść pod kran. Nie musimy się zastanawiać, jaką przejściówkę musimy zastosować. Także pierwszą rzeczą, która jest potrzebna, to jest zwykła konewka. Następna rzecz. Słuchajcie. Następna rzecz, którą każdy w przyczepie swojej posiada, to jest butla gazowa. Ja mam dwie butle po 5 kilo. Oczywiście butla ma swoją tarę, swoją wagę. No i ma też swoją homologację. Ta tutaj do 2030, jak widzę. Także na to też trzeba zwracać uwagę ewentualnie. No co jakiś czas sprawdzić stan zaworów, uszczelek. Najlepiej powierzyć to specjalistycznym serwisom, które napełniają butle, rozlewają gaz. One są w stanie taką butlę ocenić, przetestować, czy jest wszystko szczelne i sprawne. Także numer dwa na naszej liście to jest butla z gazem. No oczywiście butle są różne. Niektórzy mają te większe, ja mam dwie po 5, ale to z racji wygody, mi aż tyle gazu nie jest potrzeba. Jeżeli latem używamy lodówki, to tak naprawdę, czy sporadycznie ogrzewania, no to takie dwie piątki w zupełności mi wystarczają. No ale każdy ma swój sposób. Numer 3 na naszej liście, słuchajcie, numer 3 jest Wam na pewno bardzo dobrze znany, a mianowicie zwykły, najzwyklejszy klucz do odkręcania podpór. Ja tu nie pokazuję wkrętaka, o tym sobie jeszcze powiemy. Pokazuję typowe rzeczy, które każdy powinien zabrać ze sobą, czyli klucz do podpór. Często się zdarza, że wyjeżdżamy, składamy podpory, klucz odstawiamy, zapominamy go zabrać ze sobą, no i potem musimy gdzieś tam pożyczać. Jeżeli jesteśmy na kempingu, no to problem z głowy, mamy od kogo pożyczyć. No jeżeli nie jesteśmy na kempingu, no to już robi się troszeczkę nieciekawie. Numer 4, słuchajcie, to są bańki na wodę. No i tu bańki na wodę są różne. Ja mam tutaj taką, jak widzicie, ona jest możliwość podłączenia pod nią kranika. To jest to. I tu jest taka bańka bardzo fajna, ponieważ ona ma tu taką możliwość, żeby nawet włożyć, słuchajcie, wężyk. Także można włożyć wężyk, jeżeli jakąś pompkę zewnętrzną można podłączyć do prysznica zewnętrznego nawet. Także to jest taka fajna sprawa. No i łatwiej się też nalewa przez to wycięcie. Łatwiej nalewać wodę. Czyli mamy nasze bańki na wodę. No i tu też te zbiorniczki są różne. Fajnie mieć jakiś wózeczek, taki nawet aluminiowy składany, żeby je sobie przewozić, żeby nie musieć tego tachać, nosić. Także jest też taka opcja. No każdy musi się zastanowić, jak mu jest wygodnie. Tutaj mamy kolejną rzecz, czyli tu mamy teraz numer 5. Numer 5 to, słuchajcie, zwykła deseczka. Ja mam takich deseczek kilka różnych.
One ułatwiają życie w momencie, gdy rozstawiamy podpory, grunt jest niestabilny, albo czasem podpora już po maksymalnym rozkręceniu po prostu dalej nam nie możemy tej przyczepy wypoziomować, ponieważ jest za nisko. W tym momencie podstawiamy sobie parę deseczek, no i tą podporę rozkładamy. Oczywiście są też takie plastikowe stopki, to się nazywa bodajże Bigfoot. I też można coś takiego sobie zamontować. Jeżeli grunt jest niestabilny, jakiś piasek, to w tym momencie lepiej podłożyć właśnie sobie jakąś deseczkę czy zastosować te Bigfoot, żeby ta przyczepa na tych podporach stabilnie się oparła. Kolejną taką rzeczą, może nie najistotniejszą, ale już to ułożyłem tak sobie po kolei mniej więcej, co powinno być, to jest zwykły, słuchajcie, gumowy młotek. Zapewne domyślacie się do czego. No, do wbijania naszych śledzi. I słuchajcie, dlaczego gumowy? No bo nie niszczy tak metalowych śledzi. Dlatego mamy gumowy młoteczek. Niektórzy wbijają metalowym. Zaraz tu się odezwie ktoś pewnie, a ja wbijam metalowym, a ja mi się nic nie niszczy. No dobrze, no to wbijaj dalej. Ja mam gumowy, bo uważam, że po prostu jest do tego celu lepszy. Kolejną rzeczą jest zmiotka i szufelka. No wiadomo, że trzeba w przyczepie jakoś zapanować nad porządkiem. Nie każdy wozi odkurzacz ze sobą. Zresztą też odkurzacz swoje waży, nawet ten taki jakiś przenośny, to są dodatkowe kilogramy. Natomiast zwykła zmiotka i szufelka doskonale rozwiązuje sprawę. No każdy pewnie zna ten problem, kto już jeździł tego piasku z plaży. Po powrocie z plaży w przyczepie. Także to jakby się nie uważało, ten piasek zawsze się tam znajdzie. To jest właśnie taka historia z kempingami czy z przyczepą. Kolejna rzecz, zbiornik na szarą wodę. Ja mam taki duży. Taki się zaopatrzyłem, bo mi jest po prostu wygodniej, bo mój zbiornik ma kółeczka, no jest stosunkowo duży, jak widzicie. Może nie był tani. To też jest zbiornik, który nadaje się do przewożenia substancji różnych spożywczych, ale no ja go stosuję do tych celów. Podoba mi się, że ma duży otwór wlewny, czyli tutaj mogę sobie go odkręcić, ten duży. No i tu mi wszystko ładnie wlatuje. Mogę ewentualnie też przez te mniejsze. No i poręczne jest to, że on właśnie ma, słuchajcie, tego typu tutaj kółeczka. No i to dosyć ważna sprawa, te zbiorniki na szarą wodę. No, na części kempingach już można używać rur spustowych, podłączyć się bezpośrednio do kanalizacji. Jest to niewątpliwie też wygodna sprawa. No ale tu, jak widzicie, duży zbiornik, kółeczka. On jest stosunkowo też lekki, rozwiązuje problem. No i polecam Wam szczególnie opcję z tymi zbiornikami na jakichś kółkach. Kolejną rzeczą, która uważam, że jest potrzebna w przyczepie, są tak zwane kliny najazdowe do dobrego wypoziomowania przyczepy. Ja widzicie, nie używałem swoich wcale, ale to powiem Wam później dlaczego, ponieważ mam coś innego, je wożę ze sobą oczywiście, bo kiedy się kupiłem, myślałem, że będą mi się lepiej sprawdzać, ale niekoniecznie, ponieważ ja w swojej przyczepie nie mam muwera. No i wepchać przyczepę na te kliny, to powiem Wam, bez muwera to też nie jest taka łatwa historia. To jest to. Kolejna rzecz z takich must have, uważam, no to będzie podłoga do przedsionka, czy też no, przed przyczepę, powiedzmy, bo nie każdy ma ten przedsionek. Podłoga ułatwia nam życie, ponieważ po pierwsze, jeżeli grunt jest piaszczysty, jeżeli jest brudno, ta trawa nie jest w takiej doskonałej kondycji, no bo często te miejsca na kempingach są po prostu już, no robią się takie klepiska, powiedzmy, tak, bo często przyczepy się wymieniają, wjeżdżają, wyjeżdżają, ta trawa nie ma czasu nawet odrosnąć. To w tym momencie właśnie można doskonale sprawdza się dywan czy ta podłoga. Są różne. Ja mam taką, ona jest stosunkowo ciężka. Wiem, że są lżejsze, bo to ona jest taka gumowa. Są też te innych firm,
które są nieco lżejsze i też fajnie się sprawdzają. Kolejna rzecz, o której trzeba było powiedzieć, ale to już bardziej dla tych, którzy mają markizy, to też taka ważna rzecz, a mianowicie pasy burzowe. Pasy burzowe, jak mówimy już o pasach burzowych do markizy, no to oczywiście śledzie. To też taki element, który powinien się gdzieś tam znaleźć w naszej przyczepie. Pasy burzowe doskonale się sprawdzają, stabilizują markizę w momencie silnych porywów wiatru. Aczkolwiek jeżeli jest burza, no to ja Wam radzę lepiej tą markizę złożyć. Ponieważ czasem zdarza się, że mimo tej stabilizacji od boku potrafi ją bardzo nieźle poderwać. Szczególnie jeżeli tam od boku nie spinamy jej, bo tam są takie dziurki, jak wiecie, od boku, które powinno się jakimiś trytytkami czy tego typu rzeczami spiąć. No jeżeli tego się nie robi, to ona pomimo tych zabezpieczeń potrafi ją gdzieś tam wyrwać albo porwać. Tu mamy śledzie w tym woreczku. O śledziach to już nie będę mówił, to każdy wie. No i jeszcze taką rzeczą, którą uważam, że też powinno się mieć, aczkolwiek mówiłem, że najważniejsza jest konewka, to jest tutaj wężyk. Krótki, zwykły wężyk najlepiej, niedługi, tak żeby się po prostu gdzieś podłączyć pod kran, jeżeli jest na kempingu i komfortowo sobie naleć wodę do tego naszego zbiornika. No tutaj mamy wężyk po to, żeby podłączyć, no i komfortowo sobie nalać wody do zbiornika. Jest tego trochę, zobaczcie. Aż tam. Trochę się tego nazbiera. No i to są tylko takie podstawowe gadżety. No jak widzicie, specjalnie wybebeszyłem tutaj dla Was trochę przyczepę, żeby Wam tutaj to pokazać. No troszeczkę tego jest. Jeszcze przejdźmy sobie rzut oka, zróbmy na to wszystko. No i to jest takie minimum, słuchajcie. Minimum. Ja wiem, że można mieć różne inne rzeczy, ale ja teraz pokazuję takie minimum. A słuchajcie, ale by była wtopa. Wtopa by była, bo mam podłączony kabel do przyczepy i tak swoją drogą go nie, jest wyciągnięty, ale go nie pokazałem. I słuchajcie, kabel do przyczepy jak najbardziej w granicach 40 metrów bym zalecał, na pewno dłuższy niż 20. Wiem, że teraz są przy kempingach podłączenia i dosyć blisko i to wszystko się zmienia u nas, no ale czasami jest tak, że musimy gdzieś dalej stanąć, no i tutaj już pojawia się problem. Ja mam kabel z normą, zaraz czy będziecie to widzieć, to jest norma H07RN myślnik F o 450 do 750 V. Jeszcze tak sobie to zoomujemy. Zobaczcie. Widzicie? Nie widzicie. No, także słuchajcie, bateria padła. Także ten kabel, pamiętajcie o tym, z tą normą, o której mówiłem. Nie wiem, niektórzy mają inne, niektórzy przedłużaczy używają jakiś tam na szpulach. Ja mam taki, gdzieś tam wyczytałem, że taki powinien być, jest najlepszy. Taki też stosuję. No i kolejną rzeczą, którą powinniśmy mieć. Muszę tylko się do tego dostać. I kolejną rzeczą, którą powinniśmy mieć, jest adapter, czyli ta nasza przeduszka ze zwykłego na gniazdo kempingowe. Czyli tutaj mamy nasze gniazdo kempingowe. Też powinno się to posiadać, ponieważ wiele kempingów stosuje, szczególnie te na zachodzie Europy, tą wtyczkę kempingową i mając ten zwykły przedłużacz, nie jesteśmy się w stanie podłączyć, albo odwrotnie, ponieważ na polskich jest często zwykłe gniazdko, my mamy tą CEE. No i w tym momencie jest też problem.
jeszcze ważna rzecz. No, pomijam to, że co powinno się znaleźć w naszej przyczepie. Pomijam to, co powinno się znaleźć w naszej przyczepie, a mianowicie jakieś, powiedzmy, koło zapasowe, podnośnik do koła, żeby ewentualnie koło sobie wymienić w trasie. Trójkąt powinniśmy ewentualnie też posiadać, bo samochód powinien mieć jeden, przyczepa powinna mieć swój. No to takie rzeczy, to nawet o tym nie wspominam. Żarówki, bezpieczniki, to wszystko podejrzewam, że doskonale wiecie. To też taka dosyć istotna rzecz, którą trzeba by było gdzieś tam posiadać i mieć na uwadze, że to jest potrzebne. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, w sumie dosyć krótki, podobał się Wam, że coś dzięki temu mogliście zauważyć, mogliście zobaczyć. W następnym odcinku postaram nagrać się takie dodatkowe gadżety, które ja wożę ze sobą. Nie ma ich dużo. Wiem, że niektórzy mają tego więcej, no ale każda rzecz to waga. Ja, mając czteroosobową załogę, muszę jednak liczyć się z tą wagą i też na nią uważać. No i wiadomo, nie wolno tego aż tyle nabierać. Rzekomo mówi się, że dla czteroosobowej takiej rodziny to minimum ładowności takiej przyczepy to jest 300 kilo. No, także sobie wyobraźcie, ile tego jest. No wiadomo, że można większość rzeczy zapakować do auta i my tak też robimy. Mamy dosyć duży bagażnik w naszym kombi. Także tam z reguły pakujemy te sobie rzeczy, żeby też tej przyczepy nie przeciążać, żeby trzymać się tych wymogów, tej masy. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. No i zapraszam do oglądania kolejnych vlogów. Trzymajcie się, do zobaczenia i hej.